Twoja dłoń jest taka szczodra, kochasz, tak kochasz. Twój deszcz pada na każdego, dajesz nam bezchmurne niebo, kochasz. Tak kochasz, rozsypałeś gwiazd tysiące, dzięki tobie świeci słońce, kochasz, tak kochasz. Z twojej ręki to, co żyje, wciąż dopoli je i pije, bo ty to dobry tata, ty to dobry Bóg, a ty wydałeś swego syna za nas. Ty zrobiłeś to, ty to dobry tata, ty to dobry Bóg, a ty wydałeś swego syna za nas, ty zrobiłeś to. Kochani, czy wierzysz dzisiaj w dobrego Boga? W dobroć Boga, w dobroć Boga, w dobroć i miłość, która się wykonała na krzyżu. To, co On zrobił na krzyżu, to, co nazywamy, że On zesłał tutaj swojego Syna. On zszedł sam, jako człowiek. To Bóg wcielony. Bóg to nie była inna osoba. To nie była inna osoba, bo Bóg jest jeden. Bóg jest jeden. To nie jest ojciec, który się wyzyskał synem, w jakiś sposób się wyręczył. Nie. On sam wcielił się tutaj, aby oddać za ciebie życie. Oddał za ciebie życie. To jest dobry Bóg. To jest dobry tata. Dobry tata, który dzisiaj woła: synu, córko, przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie. Uznaj mnie za ojca. Przez to, że dałem siebie na krzyżu, możesz to zrobić. Mówię ci dzisiaj o tym, ponieważ możesz nie wiedzieć tego z Kościoła. Tam ci mówią, że możesz przyjąć Jezusa w formie opłatka, a ja ci mówię, że możesz Go spotkać osobiście, bo to jest osoba. On zmarł za ciebie i za mnie i zmartwychwstał. Kiedy byłam 30-letnią ateistką i byłam na dnie swojego życia, zawołałam w desperacji, w coś, co wydawało mi się próżnią, ponieważ wcześniej nie wierzyłam w Boga, ale ktoś mi kiedyś mówił, że Jezus jest prawdziwy i ja wtedy, w tym momencie swojego kryzysu, przypomniałam sobie, że Jezus jest prawdziwy, przypomniałam sobie o słowach tej osoby i przypomniałam sobie jej życie i to życie mnie tak poruszało, że ja uznałam, że ta osoba rzeczywiście wie coś więcej niż ja. I w tym momencie, mając 30 lat, będąc ateistką, zawołałam do Boga: Boże, jeśli jesteś, jeśli Ty to Jezus, to ja chcę Ciebie poznać, ja chcę, żebyś mnie uratował, chcę, żebyś mnie zbawił ode mnie samej, ja chcę wyjść z tego dołu zagładu, w którym tkwię. I słuchajcie, to był krzyk desperacji, to było wołanie mojego serca i na takie wołanie Bóg zawsze odpowiada, Bóg zawsze odpowiada. To nie było wołanie w stylu jak trwoga to do Boga, Boże, gdzie jesteś? Nie, ja chciałam wyratowania, ja chciałam rozwiązania do swojego życia i ja w rzeczywisty sposób chciałam prawdy, ja chciałam poznać prawdę, a prawda to Jezus. Jak się okazało później, od razu przyszło do mnie wewnętrzne przekonanie, że Jezus to Bóg, że Jezus umarł za mnie na krzyżu, że tam za mnie cierpiał, że za mnie oddał swoje życie, za mnie zapłacił najwyższą cenę. Nie zapłacił czegoś mizernego, On nie rzucił opłatu. Wiecie, z łaski u nas to słowo łaska ma bardzo złe konotacje. W ogóle ludzie myślą, że z łaski to znaczy, że to jest jakiś ochłap ostatni. Łaska przyszła przez Jezusa Chrystusa. Łaska to jest to, że On położył całe życie za ciebie. Dał się zmasakrować. On tam zmarł i później zmartwychwstał. I ja spotkałam zmartwychwstałego Boga. Zmartwychwstałego. Pierwsze, do czego zostałam przekonana głęboko w swojej głębi, w swoim duchu, to było to, że ginę bez Niego. Bóg
Nie wytknął mi żadnego błędu, żadnego grzechu. Grzech to błąd. Nie wytknął mi tego, że zabiłam własne dziecko. Nie wytknął mi tego, że zdradzałam swojego męża. Nie wytknął mi tego, że kłamałam, że kradłam. Nie wytknął mi tego, że się analizowałam. Nie wytknął mi żadnej z tych rzeczy. On tylko przekonał mnie, Duch Święty przekonał mnie o tym, że jedynym moim błędem jest stan oddzielenia od Boga i że mogę to załatwić jedną decyzją. Ja od razu wiedziałam, że ten Bóg jest dostępny, że On jest dostępny, że On oddał życie właśnie po to, żeby stać się dostępnym dla mnie, żebym mogła się Go uchwycić, żebym Go mogła zaprosić do swojego życia. I ja to zrobiłam, kochani, zrobiłam to. Ja nawet nie wypowiedziałam żadnej wyuczonej modlitwy, ponieważ ja nie znałam modlitw. Kiedyś moja babcia mnie nauczyła Ojcze Nasz, ale ja nie wiedziałam, że tym wierszem w ogóle czym cokolwiek mogę zrobić i przywołać tego Boga. Tak naprawdę On mi się wydawał niedostępny, ale kiedy zawołałam do Niego jak do osoby, to ja wewnątrz siebie wiedziałam, że On jest. Ja wewnątrz siebie rozpoznałam i wewnątrz siebie zostałam skonfrontowana z prawdą, że ginę bez Niego. I wtedy nie było dla mnie żadnej innej alternatywy. W ogóle nie było żadnego innego ale. Ja chciałam być z Nim. Chciałam być z Nim i to Mu powiedziałam. Ja chcę Ciebie w moim życiu. I w tamtej chwili właśnie narodziłam się na nowo z Bożego Ducha. Nie umiem Ci tego wytłumaczyć, co to jest. Po prostu do mojego wnętrza wtargnęła miłość, wtargnęło poczucie zaspokojenia, poczucie tego, że jestem bezpieczna. W jednej chwili ja wiedziałam, że ja przeniosłam się do jakiejś innej przestrzeni. I to było 21 lat temu. Nie odpowiadam Ci tylko o jednym, jednorazowym wydarzeniu, które wywołało we mnie jakieś emocje. Nie, ja Ci opowiadam o czymś, co wywarło skutek natychmiastowy i stały dla mojego życia. Ja wiem, że jestem dzisiaj Bożym dzieckiem, że Bóg jest dla mnie dobrym tatą. Ja po śmierci nie spotkam się z sędzią, nie zostanę osądzona, nie stanę na sąd, ponieważ uznałam, że mój grzech został osądzony na krzyżu Golgoty przez Jezusa Chrystusa. To jest właśnie sens ofiary. On wymienił moje wnętrze. Wcześniej ono było egocentryczne. Wcześniej tam była czarna dziura, która zasysała wszystko. Niczym nie byłam w stanie się zapełnić. Tak naprawdę szukałam różnych podniet i różnych rzeczy, żeby zapełnić swoje wnętrze. Ale nie było takiej rzeczy na tej ziemi, takiej relacji, która by mogła mnie w ogóle zapełnić. Rafał. I w jakikolwiek sposób nasycić. I tylko zaproszenie Jezusa zmieniło ten stan, raz na zawsze zmieniło ten stan. Narodziłam się na nowo. Nie jestem egocentryczna w duchu, nie jestem egocentryczna, nie mam tamtej czarnej dziury, jestem zaspokojona. To jest sens Ewangelii, kochani, to jest sens. Bóg nie przyszedł tutaj po to, Jezus nie przyszedł tutaj po to, żeby Go łykać w opłatku co tydzień. Nie przyszedł po to, żeby do Niego zanosić modły, a później tak naprawdę żyć po swojemu. Nie przyszedł po to, żeby człowiek przez całe swoje życie tonął w niepewności, co się z nim stanie po śmierci. Kiedy rozmawiam z ludźmi, to oni mówią, a Bóg wie, słuchaj, Bóg chce, żebyś Ty już teraz był pewien, żebyś wiedział i to jest dostępne dla Ciebie. Ty, jeśli zaprosisz tego Boga, jeśli zaprosisz Go jako osobę do swojego życia, tak jak zapraszasz różnych znajomych do swojego życia, albo żonę czy męża, kiedyś stanąłeś na ślubnym kobiercu i powiedziałeś tak, chcę być z tą osobą, to w ten sam sposób zaproś Boga do swojego życia. Powiedz, ja Ciebie nie znam teraz, nie wiem, o czym ta kobieta mówi, ale chcę poznać prawdę. Jeśli tak powiesz, jeśli to będzie pragnienie Twojego serca, rzeczywiście zechcesz Go poznać, to On Ci się objawi, ponieważ to jest Bóg, który powiedział, kto szuka, ten znajduje. Jeśli mnie będą wołać, to ja odpowiem. To są Jego słowa, a Jego słowa są niezmienne. Jego słowa są pewne. Na tym świecie, gdzie wszystko wygląda jak lotne piaski, gdzie wszystko jest niepewne i coraz szybciej się toczy, gdzie wszystko się rozpada, gdzie nie ma miejsca podparcia, tylko Jezus Chrystus jest skałą. To jest skała, to nie jest przenośnia, to nie jest żadna poezja. Jeśli Ty rzeczywiście do Niego zawołasz, to będzie dla Ciebie realne. Twoje życie się podniesie.
ponieważ Jezus nie przyszedł tutaj na ten świat, żeby potępić człowieka, ale przyszedł, żeby go podnieść. On nie liczy ci grzechów. On się w ogóle uporał z tematem grzechu na krzyżu już dawno. I to, że ty chodzisz dzisiaj potępiony w poczuciu winy, to w ogóle to jest bezprawne. Ty nie musisz tak mieć, ponieważ jeśli go wezwiesz do swojego życia w realny sposób, jeśli się z nim spotkasz oko w oko, jeśli przyjmiesz go do swojego wnętrza, to on zmieni twoją centralną część, która jest w tej chwili uszkodzona. Egocentryzm to jest taki element, który kręci się wokół własnej osi, jest zapatrzony w siebie, ale jeśli tam, w tym miejscu pojawi się Bóg, Jego życie, Jego miłość, Jego bezpieczeństwo, Jego zaopatrzenie, to zmieni się wszystko. Zmieni się wszystko od środka. Od środka. Ja, kochani, byłam ateistką. Ja nawet nie starałam się zasłużyć na miłość Boga, na Jego przychylność. Nie starałam się, ale widziałam ludzi, którzy co tydzień chodzili do kościoła, co tydzień się spowiadali i co tydzień widziałam te same upadki w ich życiu. Widziałam niemoc w ich życiu i myślałam sobie, gdzie jest ten Bóg? O co chodzi z tym Bogiem? To jest jakiś opium dla ludu. I tak naprawdę przez ten religijny obraz Boga przez 30 lat nie chciałam Go znać, ale w pewnym momencie zawołałam do Niego jak do osoby, jak do osoby, jak do normalnej osoby. Otarłam swój umysł tych religijnych bzdur, że trzeba coś tam przyklęknąć albo coś okadzić. Poszłam do Niego jak do osoby, powiedziałam, ratuj mnie, jeśli Ty jesteś, to mnie ratuj mnie, bo ja ginę, bo ja nie chcę tak żyć, ratuj mnie. Nie wiem, gdzie dzisiaj jesteś, ale wiem, że czujesz pustkę. Wiem, że czujesz pustkę, że gdy wyłączysz te wszystkie czasoumilacze, te wszystkie muzyki, te wszystkie rzeczy, które dostarczają ci jakiś podniet, to tak naprawdę zostajesz sam ze sobą. Zostajesz ze swoją pustką, ze swoją beznadziejnością, ze swoimi lękami, ze swoją niepewnością. A Bóg nie chce tego dla ciebie. On chce dla ciebie zaspokojenia. On chce dla ciebie życia w pełni. On powiedział, ja chcę, przyszedłem tutaj po to, żeby moje owce miały życie w obfitości. Czy stałeś się Jego? Czy stałeś się Jego? Czy oddałeś Mu swoje życie? Oddaj Mu swoje życie. On nie jest uzurpatorem. On nie chce cię z niczego ograbić. Jest zapisane w Biblii takie słowo. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Tutaj jest siostra zakonna, na pewno potwierdzi. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Mnie prawda wyzwoliła. Prawda to Jezus. Jezus jest prawdą. Kiedy realnie Go zaprosiłam do swojego życia, to ona mnie wyzwoliła. Osoba Jezusa Chrystusa. Z roku na rok. Tylko przez to, że z Nim obcuję, że z Nim jestem, że Go słucham. Tylko przez to, że rzeczywiście Mu ufam, że rzeczywiście mam zaufanie do Jego osoby. Tylko przez to wyszłam na taki poziom wolności. Nie jestem już dzisiaj poniżona. Dzisiaj nie obchodzi mnie naprawdę, co kto sobie o mnie pomyśli. A kiedyś budowałam życie w oparciu o to, jak widzą mnie inni ludzie. I miałam kilka kręgów znajomych i dla każdego z kręgów znajomych byłam inna. Grałam inną rolę i tak się nie da żyć. Tak się nie da żyć. Ja chciałam wiedzieć, kim ja jestem. I dowiedziałam się, kim ja jestem, kiedy zostałam, dałam się uratować. Kiedy poddałam swoje życie osobie, Jezusowi Chrystusowi, zmartwychwstałemu, w realny sposób. Dzisiaj mam 51 lat, z osoby, która w ogóle nie chciała mieć dzieci, która była na progu rozwodu po 7 latach małżeństwa. Jestem dzisiaj z tą samą osobą, z tym samym mężem. Od 28 lat jesteśmy razem, mamy troje dzieci. Mam dobrą pracę, wszystko jest u mnie normalnie. Znam Jezusa. Znam osobiście Jezusa. Znam osobiście Jezusa. Jestem żywa w środku. Nie jestem egocentryczna. I idę do nieba. Mam pewność zbawienia.
I to jest, proszę Państwa, dla każdego człowieka. To jest dla Ciebie. To jest dla Ciebie. Dzisiaj słyszysz dobrą wiadomość. Dobra wiadomość polega na tym, nie musisz nic robić. Nie musisz się starać. Nie musisz płacić. Nie musisz w ogóle chodzić na pielgrzymki. Nie musisz. Możesz to robić. Nie musisz. Ale jedyna rzecz, która Cię dzisiaj oddziela od Boga, to jest Twoja osobista decyzja, żeby stanąć z Nim twarzą w twarz, powiedzieć: tak, Boże, ja Ciebie nie znam, a chcę Cię poznać. I jeśli powiesz to szczerze, to Go poznasz. To Go poznasz. On dzisiaj szuka serc, które są otwarte. Które są otwarte. Ja mówię dzisiaj do ludzi, którzy nie są hipokrytami i którzy nie udają, że już wiedzą. Pierwszym punktem, żeby się dowiedzieć, jest uznać, że nie wiesz wszystkiego, ponieważ nie doświadczyłeś tego, o czym mówię, a więc zechciej doświadczyć. Zaproś Boga do swojego życia. Zawołaj do Jezusa. Amen.